Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej serii Speedruna. Jest to już trzeci film, mamy aktualnie ranking 1052, póki co żadnej partii jeszcze nie przegrałem. Przypominam, że jak przegram 10 partii, no to tego speedruna przerywam, więc zobaczymy, do jakiego rankingu uda się dojść. Celem tej serii jest to, że będę tłumaczył ruchy, właśnie poziom zawodników jest tutaj bardzo różny, więc to myślę, że będzie ciekawe. Gramy na 10 minut, odpalam, szukam przeciwnika, no i już jest. Zawodnik z rankingiem 1063, posunięcie D4. No i teraz pytanie, jak grać. Nie miałem chyba okazji jeszcze grać obrony królewsko-indyjskiej. Zobaczymy, czy to się uda. Jestem ciekawy właśnie, jak zawodnik będzie reagował. Na razie mamy ruch C4, gramy sobie G6. Prawdopodobnie skoczek na C3. Oj, no właśnie, zobaczcie. Ruch D5, no nie jest to dobre posunięcie. Zdecydowanie nie. Bo ja grając sobie gońcem na G7 już mam bardziej tego gońca aktywnego. To jeszcze nie jest taki ruch, który przegrywa absolutnie, ale to na pewno nie jest dobra opcja. Tu przeciwnik będzie chciał grać posunięcie E4. Ja sobie kulturalnie zrobię roszadę. E4 będzie możliwe i prawdopodobnie zawodnik tak zagra, więc ja sobie gram D6 bez problemu. Tutaj przeszkadzam w zagraniu posunięcia E5. No i moim celem będzie teraz próbowanie szarpnąć tutaj przeciwnika. Dobry ruch. Goniec D3 to jest dobry ruch. Widzę, że zawodnik grający białymi już wie, o co chodzi troszeczkę w szachach i stara się tutaj wyprowadzać teraz figury. To jest oczywiście ok. No i teraz mogę w zasadzie zagrać sobie na przykład posunięcie E5 i dojdę do takich normalnych pozycji. Mogę też zagrać posunięcie C5, mając otwartego cały czas gońca i myślę, że na to się zdecyduję, chociaż jeszcze istnieje taka opcja jak skoczek i skoczek, ale myślę, że ruch C5, chociaż z jednej, z drugiej strony tak sobie myślę, C6 może zagrać, tylko że on mi wybije. No tak, C6 sobie zagrajmy, zmieńmy tę koncepcję, nie będę sobie blokował tutaj tej opcji, bo jak zbije przeciwnik, to ja zbijam skoczkiem, jest świetnie, on nie zbił, ok, no to w takim razie ja wybijam na D5, jak zbiję tym, to ok, traci powiedzmy troszeczkę centrum więcej, po wybiciu tutaj jest mniej to chyba groźne, no i co? Sprowokujemy go i zagramy posunięcie skoczek A6, sprowokujemy go do wybicia. To na pewno nie będzie dobre posunięcie dla białych, dlatego że ja odbiję i on nie ma pary gońców, a skoczek i tak ląduje na polu C5. No i teraz jeżeli goniec odejdzie, a raczej odejdzie, to ja sobie wtedy będę mógł zagrać posunięcie A5. Bardzo ważne posunięcie, za chwilę wytłumaczę, o ile goniec odejdzie, o co chodzi. Jeżeli powiedzmy goniec C2, ja gram A5 i on nie będzie mógł zagrać po prostu B4, ale B4 poszło od razu, zauważcie, więc ja tego gońca z przyjemnością zbijam i hetman odbija. Dobra, jestem bardzo zadowolony w tej pozycji, bo mam parę gońców i mogę spróbować wykorzystać słabe pola. Szukam sobie takiego słabego pola u przeciwnika. Dostrzegam pole C4. Jakby udało się tym skoczkiem tam zawędrować, to byłoby dobrze. Widzę już teraz dobrą opcję. Skoczek D7, skoczek E5, skoczek C4. Czy to jest, znaczy to jest jeden z planów? Zbić na E5, na A4 nie mogę, bo hetman zbija. Tam się broni, więc to wszystko działa. Mogę zastosować pułapkę hetman C7 z opcją wybicia wtedy, ale nie chciałbym chyba tutaj forsować tej pozycji w ten sposób. Pozostaje mi ten plan, który tutaj sobie wymyśliłem. Jeszcze tylko tak patrzę, czy nie zagrać takiego posunięcia A5, które by wyjaśniło sytuację właśnie na skrzydle. Zagramy sobie posunięcie A5, tak. Bo jeżeli on zbije, sobie zbijam hetmanem i jest ok. Jeżeli on przepycha, co jest bardziej prawdopodobne, tak też poszło, no to tu się troszkę ukształtowała sytuacja. Zobaczcie, skoczek na D7 i jeszcze mam opcję, bardzo fajną opcję zagrania skoczkiem na C5. Przypominam tylko, że jak zagram sobie ruch posunięcie pionkiem B6, to przeciwnik będzie mógł skoczyć skoczkiem i zawędrować na pole C6, tego nie chcemy. Tutaj bardziej interesuje mnie teraz pole C5 jednak. Pojawiła się opcja, więc będziemy próbować to wykorzystywać. Dobra, sprytne zagranie gońcem, ale ja też mam tutaj opcję skoczek E5, skoczek na C4 z atakiem na gońca. Skoczek na C4 też będzie stał dobrze. No dobra, myślę, że chociaż jak zagram tutaj i on mnie wybije, ja wybiję, to też będzie nie najgorzej. Dwa skoczki na dwa gońce, ale myślę, że jednak z planem takim sobie zagramy, żeby nie psuć sobie struktury pionków, to znaczy, żeby pionek nie wylądował na polu C5, ale to już wtedy by się stało, jakby skoczek tutaj zawędrował. Idę skoczkiem na E5 i zobaczcie, że ja już mam roszadę i ja już zaczynam działać w centrum, przeciwnik jeszcze nie zrobił roszady, więc jest takie małe tempo do tyłu, grając białymi, więc na pewno pozycja czarnymi jest tutaj raczej zadowalająca. Hetman na D1, ok, i skoczek na C4 sobie zaplanowałem, on może goniec D4 zagrać, ok. Tak, może się to potoczyć, ja wtedy bym musiał wybić, chociaż jeszcze chyba, no szczerze mówiąc to nie wiem, może zagram gońcem, a może w ogóle zagram gońcem na G4, sprowokuję takie posunięcie F3, no właśnie, jakby tutaj teraz zareagować, może ruch A4 też jest dobrą opcją, dużo fajnych właśnie tutaj jest zagrań, ruch A4 może być ciekawą opcją ze względu na to, że hetman się rozciągnie i sobie stanie fajnie na polu A5, to może być dobry, myślę, że patent. Jeszcze tak się zastanawiam z tym moim skoczkiem i z moim gońcem. Dużo jest dobrych tutaj posunięć według mnie czarnymi. Ciężko się zdecydować. Może jednak ten ruch A5, żeby on tutaj mi nie przygwoździł. Oczywiście skoczek może zbić, ja wtedy hetmanem gram i nie zdobywam tutaj figury, ale wtedy się zrobi gorąco, myślę, taka aktywność tutaj się pojawi, więc raczej wybieram opcję aktywności, nie muszę od razu wskakiwać skoczkiem, ok, gram hetmanem na A5, broniąc pionka, trochę tutaj patrząc na tego piona, no i przede wszystkim zerkając na skoczka. Już się pojawiają takie opcje jak skoczek na F3 z wymianą, aczkolwiek to jest tylko taki mały plan chytry, ale to nie jest takie konieczne w tej sytuacji. Moim teraz dalszym planem będzie zagranie gońcem na D7 i wprowadzenie wieży na C8, żeby grać po wolnej linii. To jest, myślę, że dosyć istotne i dosyć proste do zagrania. No już zauważmy, że przeciwnicy z rankingiem 1000, 1100 będą stawiali większy opór i akurat ten zawodnik gra bardzo dobrze. Oczywiście póki co gra dobrze. Mam to na myśli, że poprzednie dwie serie były dosyć łatwe i tam gładziutko te partie się kończyły, a tutaj już troszeczkę można sobie pomyśleć. Długa droga przed nami do rankingu na przykład 2000 oczywiście, trochę może to potrwać, ale wiem, że to bardzo lubicie i dlatego też będziemy działać. Ok, zagrał przeciwnik F4. Teraz pytanie, czy skoczek G4, bo on zawsze ma ucieczkę, czy skoczek C4 jednak, to co planowałem wcześniej. Bo jak zagram tutaj i on zagra gońcem, to ja wybiję i on musi wybić hetmanem i co wtedy? A jak zagram tutaj i on mi zagra gońcem, to jak ja nie wybiję, bo on mi może wtedy wybić, a królem i hetman na... No właśnie, hetman na D4. Moi drodzy, tak się teraz zastanawiam, no dobra, tutaj skoczek C4 chyba trzeba grać, żeby goniec jednak miał opcję. Goniec D4 raczej zagra, jeszcze wtedy rozpatrzę ruch F6, on na pewno nie będzie taki super, chociaż z drugiej strony zobaczcie, jak goniec zagra na D4, ja mogę wybić, on wybije hetmanem i ja zagram hetmanem na B6, bo po wymianie skoczek wymienia, przeciwnik nie będzie mi w stanie zrobić żadnej krzywdy, nie skontruje, ojej, no zobaczcie, jednak pójdzie gładko, no bo tutaj podstawił mi figurkę, ale już się zapowiadało ciekawie, no oczywiście wybijam i zdobywam tutaj wieżę, więc jednak podstawki na tym poziomie jeszcze się pojawiają. Szukamy nowego przeciwnika. Ok, znowu gramy czarnymi, przeciwnik ma 1110 ranking, E4 zostało zagrane. Cóż ja tam jeszcze chyba nie grałem skandynawskiej, z tego co kojarzę, może grałem już skandynawską. Jakiego debiutu ja jeszcze nie grałem? E5 może po prostu zagrajmy. W sumie nie pamiętam, czy grałem E5. Już niektóre debiuty po prostu będą się teraz powtarzały. No i po E5 widzimy goniec na C4. Ok, gramy skoczkiem, będziemy atakować pionka na E4. W tej sytuacji hetman F3. No widzimy, no właśnie, szewczyk jakiś tutaj. Ale ten szewczyk już nie działa, no więc sobie zagramy po prostu skoczkiem i już mamy opcję zagrania skoczkiem na D4 i właśnie D3, no widzicie, zagram skoczkiem i on będzie musiał wrócić hetmanem, potem będzie mógł mnie odstraszyć tym pionkiem, ale i tak mi się chyba to kalkuluje, chociaż z drugiej strony hetman na F3 nie stoi dobrze, więc może niech on sobie tam stoi, i zagrać H6, żeby nie dopuścić przeciwnikowi do zagrania posunięcia goniec G5, bo wtedy sobie zaplanuje D6 i goniec G4, ale ja tego hetmana tak łatwo nie złapię. Wiecie co? Zagram skoczek D4 jednak. No niech hetman sobie wróci, potem będzie mnie chciał wypędzić, jeżeli będzie chciał. Po hetman D1, wtedy myślę, że tak normalnie goniec na C5, jak zagra C3, wrócę skoczkiem, zaplanuję sobie ruch D5 i przede wszystkim grając gońcem już mam możliwość zrobienia roszady, co jest ważne. Ok, i podsumowując tę sytuację, on powinien wyprowadzić figurę raczej. Ja mam już 3 figury w grze, on stracił tempo po prostu hetmanem, tak? Poszedł w jedną i w drugą stronę. Ok, tego ruchu się nie spodziewałem, ale to jest podstawienie pionka zwyczajne, no więc wybijam. Tutaj jak wybije mi pionek, no to teraz jak skoczkiem wybiję i po ruchu E5 mam hetman E7. No tak, tutaj trzeba wybić skoczkiem czy gońcem w ogóle lepiej. Co tutaj zrobić? Chodzi o to, że jak zbiję gońcem, to on zagra tutaj skoczkiem, będę musiał uciec. I tak jest dobrze, tylko że po tym ruchu on co może zrobić? Jeszcze raz? Po skoczku on zagra tutaj. Ja mam wtedy szacha w razie czego. Dobra, zbijamy skoczkiem. Tutaj się wszystko trzyma, jeżeli goniec na E3 dajemy szacha i zostajemy z pionkiem więcej. Ale jednak atak wziął górę, zobaczcie, E5. No ale E5 nie jest najlepsze, hetman E7 i tutaj wiążemy pionka, bo stoi na jednej linii z królem. No goniec, właśnie widzimy, zagrywa, hetman wybija i ja bronię tego skoczka przy okazji, więc mam 2 pionki więcej. No to już jest duża przewaga, zobaczcie, skoczek nie może zagrać, znaczy może, ale wtedy wybijam bez problemu i tu będzie wszystko wisiało. W takich sytuacjach, gdy mamy na przykład 2 pionki więcej, to staramy się wymieniać figury, to jest dosyć łatwe w tej sytuacji. Wymieniam na F3, hetman wymieni na pewno, wtedy mogę próbować zbijać tu, ale ja nie chcę w ten sposób grać, żeby dawać przeciwnikowi kontrę. Wolę jednak pozbyć się figur tutaj, które mogłyby mi jakieś tam krzywdy porobić przy okazji. No wybił pionek, ok. Teraz figur jest u białych mniej, widzę, że tutaj mogę teraz zbić pionka raczej i tu będzie chyba dobrze, bo nie, przeciwnik nie ma żadnej kontry, już teraz się połaszę na tego pionka, bo mogę zbić wieżę i wieżę sobie zbijam, bo jak zrobię roszadę, to nie wezmę potem już wieży, ale skoczek w zasadzie nigdzie nie pójdzie, wezmę skoczka. Ale wezmę wieżę, przekalkulowałem, że jednak to mi się opłaca. Skoczek zagrywa na D2, to ja wracam hetmanem na E5 i trzymam pozycję. Każdy ruch typu G4 czy E4, żeby mi odpędzić skoczka, zwiąże się z zagraniem roszady. Dobra, ważna rzecz. Jak zrobię roszadę, muszę uważać na takie bicie. Na szczęście hetman broni, więc roszada tu się zgadza. Już hetman mi nie atakuje tego pionka. Znaczy atakuje, ale nie może zbić. No widzimy, przeciwnik właśnie się pomylił. Dzięki temu hetman z daleka wybija wieżę. W tej sytuacji mamy ogromną przewagę. Tutaj mogę grać już naprawdę wszystko. No nawet hetmanem na C3, żeby już atakować po prostu 2 figury. Raczej hetman na F2 powinien zagrać, ale to już nie ma większego znaczenia. W takich sytuacjach też postaramy się wprowadzać resztę figur. Mogę nawet spróbować zagrać posunięcie D5, żeby wyprowadzić gońca na E6. Tak też zagram. Nie dam tutaj wytchnienia przeciwnikowi. Chociaż ten ruch też był dobry z wymianą. To są wszystko proste rzeczy. Myślę, że nawet zagram teraz hetmanem na C1. Bez większych tutaj chyba problemów. Aha, właśnie, bo wtedy bym mógł zbić gońca, teraz już nie mogę. Dobra, goniec na E6. Ten ruch jak najbardziej. Pionki mogą sobie tutaj znikać, nie ma problemu. Wprowadzę sobie wtedy wieżę do akcji, ale przeciwnik no, będzie próbował dać mata prawdopodobnie takim sposobem. Goniec C4. Chyba najprostsza droga do tego, żeby wszystko wymienić i mieć po prostu spokój. Według mnie przeciwnik po wybiciu tutaj na F1 powinien raczej poddać partię, no ale niektórzy grają do mata, więc zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Jeżeli będę musiał tutaj matować aż do samego końca, no to komentarz będzie raczej zbędny. No zobaczcie, tutaj dosyć proste, wymieniam wszystko, upraszczam pozycję do samego końca. Widzimy, przeciwnik gra do tego końca. Wieża E8, żeby już pozbijać. Nie ma znaczenia to, że mi zbija tutaj pionka wieża na B8. Po prostu moje wieże zaczynają tutaj grać. Będę próbować przeciwnika matować. Jeżeli gdziekolwiek goniec odejdzie, to zbijam pionka. Ewentualnie jak mi zaatakuje, to zbijam pionka. Jeżeli odejdzie, powiedzmy, gdzieś tam sobie, to zagram wieżą na B2. Dobra, zbijam pionka. Grozi wieża B2. No, teraz nie mogę, ale mam... takie zagranie z tempem wieżą na C3, atakuję gońca, za chwilę zagram wieża na B2 i będę ograniczał tego króla, będę próbował dać mu mata. Jeszcze zagram C6, żeby goniec sobie odszedł, a ja mogę zbić piona, chociaż to nie ma znaczenia. No widzimy tutaj przeciwnik, no dobra, ja tego gońca będę chciał ograniczyć, więc zagram tak i tak. Będę chciał go po prostu wybić, totalnie uprościć pozycję. Tu w zasadzie wygrywa wszystko. Teraz jeszcze jak goniec zagra na F3, to ja po prostu zbijam za darmo figurę. Tak też się dzieje, więc pamiętajmy też, żeby nie dać pata. W tej sytuacji tutaj przeciwnikowi chcę zostawić siatkę matową, ten pionek ma jeszcze 3 ruchy. Dobra, poddał przeciwnik, skoczyliśmy na 1100, szukamy nowego przeciwnika, no i o, mamy 1236, pokaźny ranking. No i w tej sytuacji może zagramy sobie po prostu skoczek na F3, jakieś takie fianchetto sobie zrobimy, zobaczymy jak będzie przeciwnik reagował. Chociaż ja polecam oczywiście osobom początkującym grać po prostu pionkami centralnymi, ale stosuję sobie tutaj różne debiuty. Goniec na G2 i teraz pewnie E5 nastąpi. H6, no nie, no to nie jest dobry ruch, wiadomo, że tu przeciwnik gra bardzo zachowawczo, zupełnie niepotrzebnie. Ok, no jak dają mi takie opcje tutaj do gry, no to ja chyba zagram sobie teraz... Przejdę trochę do pozycji gambitu hetmańskiego, wyprowadzę sobie pionki do centrum, zagram sobie skoczkiem. Taka trochę królewsko-indyjska powstała i widzimy, że ruch H6 jest bez sensu, tak naprawdę, bo i tak nie planowałem grać gońcem na G5, więc w tej sytuacji po prostu mam figurę, znaczy tempo więcej. Skoczek z F na D7, nie jest to dobry ruch. Nie jest to dobry ruch, po prostu zyskuję sobie tym sposobem centrum, mogę zastosować sobie ruch goniec E3, no właśnie tak też będę grał, chociaż teraz się zastanawiam nad tym ruchem, ale nie, skoczek tutaj będzie miał taką pionka, gramy goniec na E3, jeżeli E5 to wtedy zagram po prostu D5 z planem hetman D2 i prostą opcją atakowania tutaj na H6. Bicie na E5 się nie opłaca, bo to się otwiera tutaj w fonie czarnym. Lepiej trzymać w tych strukturach pionki właśnie na C4, D5, E4, czyli takie schematy królewsko-indyjskie. Zawsze to jest troszeczkę trudniej grać czarnymi w tej sytuacji, tym bardziej, że czarne straciły tempo. No skoczek na E7 raczej powinny tutaj zagrać czarne. Nie sądzę, że taki ruch skoczek A5 nastąpi. No i myślę, że hetman D2 jest dobrym pomysłem, dlatego, że atakuje bezpośrednio pionka. Przeciwnik dojrzał. Ok, będzie taki ruch F5 grany. Na to muszę zwrócić uwagę, dlatego zastosuję sobie manewr i zagram skoczkiem na A1, dlatego, że jak zagra tutaj pionkiem, zaplanuję sobie F3 i wzmocnienie tego punktu E4, a przy okazji skoczek z E1 może sobie zagrać na D3 i będę próbował też grać pionkami. Zobaczcie, skoczek B6 w królewsko-indyjskiej na pewno nie jest dobrym ruchem. To bicie byłoby fatalne. Ten goniec jest tutaj potworem wielkim, więc ja sobie wzmocnię po prostu pionka. Dlaczego by nie? Zawsze sprawdzamy, czy przeciwnik nam coś może zrobić złego, więc tym sposobem widzimy, że mógł zbić pionka, no więc go bronimy i sobie spokojnie zaraz zagramy skoczkiem. W ogóle ja chyba teraz skoczkiem też mogę zagrać. Mogę zagrać, bo ruch F4 nie działa z uwagi na wybicie. Widzimy, ile razy tutaj jest ten punkt broniony, aż 4 razy, więc to się wszystko zgadza. Nie wybijamy, nie dajemy szansy przeciwnikowi na jakąś aktywną grę, aczkolwiek on może wybić, ja wybiję i skoczek wejdzie sobie na F5. Ok, to już takie troszeczkę strategiczne pozycje powstają, ale tutaj białe na pewno są w porządku. W ogóle kolejnym moim ruchem, który będę chciał zastosować, to prawdopodobnie ruch F4. W ogóle fajnie byłoby przestawić jeszcze wieżę, aby tutaj po diagonali goniec mi nie działał. Jak już udałoby się przestawić wieżę, no ale to już się nie uda. Skoczek zbija, prawdopodobnie skoczek na F5. No i teraz to bicie już mi jakoś tam specjalnie nie przeszkadza, ja mogę odbić pionkiem. W tej sytuacji jak tutaj stosować, jak dalej grać? On oczywiście może zagrać tutaj. Zastosujemy sobie plan pod tytułem... nie wiem, czy dobry, ale zagram wieża C1, żeby zagrać pionkiem. Muszę bronić na C4 i zagrać na C5. Dobra, wybicie. Wybijamy pionkiem bodajże, wybijamy. Otwieramy linię. Skoczek tutaj się czuje na pewno bardzo dobrze. Wymiana wież, no tak, może nastąpić w ten sposób, koncepcja trochę gry się zmieni. No ale widzę, że przeciwnik gra nieźle. Zagramy H3 z planem G4 i ograniczeniem tego gońca. Jeżeli mi zbije skoczka, w porządku. Ja zbijam gońcem i mój goniec będzie tutaj grał fantastycznie. Jego goniec póki co jest zablokowany, nie ma dobrej gry. Jakieś takie typu ruchy H5 może stosować. Dobra, G4. Takiego bicia się raczej nie boimy, bo tu się wszystko trzyma. Dwie figury za pionka, to będzie dobry wybór dla nas. Więc raczej przeciwnik zbije na E4, jestem przekonany, powinien. Jeżeli zbije na E4, to ja zbijam gońcem, potem zastosuję sobie taki ruch typu hetman, może G2, H4 i H5. To będzie wszystko wyglądało dobrze i będzie dobrze działało raczej. Zwróćmy uwagę, że teraz właśnie w tej sytuacji goniec nie gra i skoczek nie gra, a głównym tutaj słabym punktem u czarnych jest punkt G6. No i będę mógł sobie atakować bez problemu tego pionka. Teraz jestem ciekawy, co zagrają czarne w tej sytuacji, no bo widzimy, że ta pozycja nie przybrała takiego ostrego charakteru, tylko bardziej gra pozycyjna. No i, przepraszam najmocniej, i teraz widzimy, że tutaj mam spore raczej szanse na powodzenie. Moim planem będzie, już powtarzam, hetman G2, żeby iść pionkiem do góry. Jeszcze innym planem może być po prostu takie sprytne zagranie hetmanem na C2 z próbą wybicia i jakieś tam kopytka. Mówię tutaj bardziej o taktyce. Kopytka to inaczej taktyka, tak kiedyś się przyjęło w moim środowisku. No dobra, tutaj wieża F8, ok. Ja to wymienię i zastosuję tę pułapkę. Zagram hetman C2, teraz grozi goniec na G6. Jasne, że tutaj czarne mogą teraz zagrać na przykład tutaj i się obronić. Ważne punkty, zobaczcie. F2, może od F1 zacznijmy. F1, F2, F3, F4, F5 to są moje punkty, gdzie bronię czymś tam zawsze i przeciwnik mi po prostu nie dotrze do króla białego, to jest ważne. Jakieś takie ruchy może chodzą mu po głowie, ale nie, to ja po prostu zbijam, tutaj robię swoje, więc to wszystko działa. Różnica teraz w przewadze białych polega na tym, że mimo, że są różnopolowe gońce, to ja mam przewagę z uwagi na to, że mój goniec jest bardziej aktywny, a ten goniec strzela w swoje pionki, więc czasami jednak oddanie tego gońca w dobrej konfiguracji jest dobrym pomysłem i to dobrze działa w tej sytuacji. No widzimy po prostu przykład, że to jednak jest ok. Przeciwnik się zamyślił. No dobrze zagrał, bo jak zbije teraz tutaj i on zbije, to ja wtedy... Co ja mogę zrobić? Zaraz, a może ja w ogóle wygrywam? Ja się bardzo zastanowię nad tym ruchem. Król zbija, taktykę sobie liczymy. Mogę zbić tu, ale król mi zagra tu. To ja wtedy daję mata tutaj i na F5. Dobra, więc mogę odbić pionka później, czyli jeszcze raz biję tutaj, on mi odbija, ja zbijam tu. Wprawdzie otworzę diagonale, dwa pionki. Nie zawsze zbicie się opłaca, ale jeszcze raz. Zbicie. Zbijam, on królem pójdzie tutaj, tak, i wtedy skoczek na F7 wlatuje z opcją wygrania tej pozycji. Jeszcze teraz sobie przeanalizuję ten ruch, ten, zbijam tu i król na przykład na G5, hetman F5, król idzie sobie tutaj i skoczek na G6, zdobywam hetmana. Dobra, więc to działa. Goniec G6 działa, przeciwnik tutaj podstawił mimo wszystko. Oczywiście czarne nie muszą zbijać skoczka, rzecz jasna, mogą sobie odejść królem, ale dzięki temu ja po prostu zdobyłem pionka, mogę zagrać na przykład skoczek F2, dzięki temu będę bronił gońca i skoczek będzie miał dobrą opcję w zagraniu później na E4. Mogę też spokojnie później podprowadzić króla, żeby hetman mi tutaj nie zrobił jakiejś krzywdy, teoretycznie. No i myślę, że to... wygląda dobrze. No właśnie, przeciwnik przeliczył sytuację i zwróćcie uwagę, że mu się to nie opłacało. Od razu zagram skoczkiem na F2, hetman się łączy z gońcem, pionek więcej, za chwilę zagram królem na G2, bo prawdopodobnie hetman będzie chciał mnie tutaj postraszyć. Nawet jak hetman zagra na F6, to ja i tak królem na G2 nie będę chciał nigdzie go wpuścić, więc to jest takie ograniczanie kontrgry przeciwnikowi i myślę, że to działa dobrze. W ogóle skoczek, jak jest blisko króla, to dobra, jest kompozycja obronna. To się dobrze wkomponuje, więc też polecam trzymać skoczka blisko króla, jak jeżeli nas atakuje hetman, chociaż zobaczymy. No właśnie, hetman zagrał na G5, tutaj atakuje po prostu pionka. No i cóż ja mogę zrobić w tej sytuacji? Zagram tutaj, to wymiana będzie taką na pewno opcją Dla czarnych lepszą. W ogóle ciekawie zagrał. Muszę chyba jakoś zagrać hetmanem na d3 po prostu i poczekać na wzmocnienie. Zaraz hetman d3, skoczek zagra tutaj. B4 będzie działało. No dobra, gramy hetmanem na d3, żeby bronić przy okazji jeszcze gońca. Moim planem teraz jest zagranie... Ok, tutaj muszę zagrać gońcem na f5, żeby nie wpuścić przy okazji skoczka. Moim planem będzie zagranie królem na przykład na g2 i skoczkiem na e4. W ogóle teraz skoczek na e4 chyba działa od razu. Po hetmanie na h4, król g2, hetman wejdzie mi gdzieś na 1, więc jeszcze się nie śpieszmy. Jest pionek więcej, totalna dominacja w tej sytuacji, więc królem spokojnie będę mógł zagrać sobie na g2. Będę wszystko kontrolował. Ok, przeciwnik próbuje mnie tutaj już załatwić. No dobra, królem mimo wszystko idę na g2. Po wybiciu mam kilka opcji wybicia, ale myślę, że pionkiem. Raczej pionkiem, bo to się będzie tutaj dobrze konfigurowało. Zaraz, moment. I jeszcze widzę inną opcję, bo jak on mnie zbije, zbicie gońcem jest ciekawe, dlatego że jak skoczek... Oj, skoczek e4, zobaczcie. Podstawka. Mamy hetmana. Mamy w tym momencie hetmana, więc hetman jest zdobyty. No, wykorzystanie błędów przeciwnika. No dobra, zagrajmy sobie jeszcze jedną partię na 10 minut. Mamy tutaj zawodnika 1132, posunięcie e4. No to zagrajmy sobie w takim razie obronę Pirca. Dlaczego by nie? Posunięcie d6, d4 szykujemy. Ojej, h3 to jest fatalny ruch. Słuchajcie, fatalny ruch, zupełnie niepotrzebny, chociaż on się może później w sumie przydać, ale raczej to nie jest dobre posunięcie. Skoczek na f6, atakujemy po prostu pionka, raczej skoczek zagra, nie sądzę, że d3, chociaż d3, no można, wszystko można grać, wiadomo. Dobra, możemy przejść do obrony sycylijskiej. To też jest jakaś droga, ale już powiedziałem obrona Pirca, to gramy obronę Pirca, g6 z planem goniec g7, d3 z posunięciem mniej groźnym, raczej d4 się widuje częściej, powinien biały tak zagrać, goniec g7, goniec będzie dobrze grał, goniec z2, no fatalny ruch, kompletnie już czarne tak grają bez jakiegoś głębszego planu, znaczy plan może jakiś mają, chociaż po szybkich ruchach widzę, że nie. Zagrajmy sobie c5, żeby ustawić sobie skoczka na c6, okej, no dobra, białe zagrały sobie tak typowo na ten ranking, który posiadają, czyli takie bardzo... bojaźliwe wyprowadzenie wszystkich figur. Ja myślę, że e5 nie szkodzi, że zamykam gońca. Po prostu silniejsze centrum się ustawia. O, zobaczcie, hetman tutaj będzie chciał, znaczy goniec będzie chciał zagrać na h6. Ok, pozwólmy przeciwnikowi na to. Gońca nie muszę wyprowadzać teraz. On już gra i celuje w h3. To jest taki punkt zaczepki. Ja zagram sobie skoczkiem na h5. Sprowokuję go do tego, żeby od razu tutaj zagrał. Jak wymienię, to skoczek f4, mam fajny ruch. Ale tak nie mogę, bo potem skoczek na g5 i będzie mi groził matem. Oczywiście ja nie ucieknę od tego i nawet nie chcę uciekać od tego, żeby zagrał skoczek, goniec na h6. Lecz skoczek na przykład na h5 może być prowokacją do g4. Okej, prowokacją też jest inną, jak widać. Hetman h4 nie mogę, bo goniec na g5. Tutaj mogę zagrać, lecz ten ruch mi się nie podoba, bo po prostu zbiję, ale będę miał silnego gońca za pionka. Wiecie co? Ja zagram tak. Nie wiem, czy to jest dobre posunięcie, ale biorąc pod uwagę, że będę miał silnego gońca, mam pionka mniej, raczej ta ofiara nie była zbyt poprawna, ale dlaczego by nie spróbować? Skoczek zagrywa na d4, atakuje sobie gońca, przede wszystkim pionka na c2. Dobra, przeciwnik ucieka i myślę, że no właśnie, z jakim planem tutaj dalej grać? Z jakim planem? H5 mi się bardzo narzuca. Chociaż nie, F5 gramy. Gramy F5, otwieramy pozycję, otwieramy wieżę przede wszystkim. Tak trzeba grać. Myślę, że tak trzeba grać. Przede wszystkim mam bardzo silnego gońca, on nie robi mi żadnej kontry. Dobra, hetman na C1 dosyć bojaźliwie. Jak tutaj wybije, to on wybije skoczkiem raczej. B5 mi chodzi po głowie, żeby tego skoczka odstraszyć. Zagrajmy B5, to zawsze jest jakaś tam opcja na goniec B7, żeby z tej strony atakować. A zobaczcie, co on robi. On chce wymienić figury. Mogę teraz zbić tu. Zbijemy, dzięki temu otwieramy sobie wieżę. Może on zbić tutaj, oczywiście, że może. Teraz wybicie gońcem będzie raczej dobre, bo uderzam w punkt F2 i Zagramy sobie hetmanem na H5 w następnym ruchu. Nie zagramy, bo on mi wtrącił ruch. Bardzo ładnie zresztą to zrobił. Bardzo dobrze zagrał. Muszę zagrać gońcem. Chwila. Muszę przyznać, że ładnie zagrał przeciwnik. Goniec na E5, bo ja zawsze mam goniec F4, jakby co, jak mnie skoczek tam zaatakuje, ale on się musi zająć najpierw pionkiem, więc będę miał opcję taką, goniec F4, aczkolwiek ja nie muszę tam od razu grać. Ale zagrał. Dobra, goniec F4. Dzięki temu... Zaraz, przecież ja mogę też teraz zbić tutaj. Różnopolowe gońce. Znowu powstały różnopolaki. Dobra. Chociaż poczekajcie, poczekajcie, bo jest dużo opcji. Goniec F4, hetman odejdzie, H5... Zbijmy. Zbijmy sobie na G4. Dzięki temu ułatwię sobie, myślę, że atak na króla. Poza tym mogę jeszcze zbić tutaj pionka. Mogę też zagrać H5. Chociaż może to bicie... Dobra, wybijam po prostu pionka na D3. I tutaj jak zagram na C4, to będzie taki pionek bardzo, bardzo, bardzo dobry dla mnie. Dobra, tu chyba grzecznie trzeba zagrać goniec na... No właśnie. A ciekawie mi tutaj gra. Goniec F6, bo jeżeli zagra mi tak, to ja się tu poblokuję i wieża przejdzie mi na wolną linię. Teraz koncepcja gry u mnie się zmienia z tego względu, że już nie chcę atakować króla, tylko... Teraz to może chcę, bo jeszcze goniec G5 tak patrzę. Dużo jest dobrych tutaj fajnych zagrań, muszę przyznać. Ale F5 na pewno nie jest dobrym posunięciem, bo nawet G5 mogę zagrać i zwyczajnie tu przytrzymać pionka. Ale z drugiej strony bardzo mnie kusi taki ruch, żeby pograć po czarnych polach. Tak zagramy, kusi mnie. Trochę ostrzej w sumie sobie popróbujemy. Jeżeli hetman na przykład na E1, to ja wieża E8 mam wtrącenie. Poza tym mój pionek D2 może teraz zrobić karierę i myślę, że tak zrobimy. Pionek D2. Będziemy tutaj przeciwnika mocno męczyć. Te wieże nie są połączone, to jest ważne. Oczywiście mój pionek jeszcze nie dojdzie do pola przemiany, ale... Dobra, podstawka pionka, ja tego nawet nie liczyłem, to jest chyba nieistotne dla mnie w tym momencie. Mogę tak zagrać, on mi zbije, zagram tu, on mi wybije tutaj, tam pionek będzie atakowany. Pionek silny, jedna wymiana wież, blisko remisu w sumie, więc w tej sytuacji po prostu zagram królem na... Tutaj on mi wybije, tam będzie groził szachem, nie będzie go, król G7. Król się może też zawsze fajnie schować na pole H6 w razie czego. Wymiana, tu oczywiście może nastąpić wymiana, król hetman E7. Myślę, że wszystko jest pod kontrolą. Przede wszystkim ten pionek robi robotę. Gdyby nie ten pionek, byłoby gorzej. Dobra, wymiana nastąpiła. W tej sytuacji wymieniam, rzecz jasna. Tutaj na F7 nie grozi nic. On może wymienić. Ja wymienię. On wieża F1. Ja hetman E7. On może zbić. Cały czas na tego pionka patrzę i będę chyba wymieniał nawet wieże, bo król na H6 się zawsze fajnie schowa. Właśnie przy takich różnopolakach się dobrze chowa i będę próbował... tego pionka tam doprowadzić. Dobra, to wszystko widzieliśmy. Hetman E7 broni jak najbardziej. Goniec E6 jeszcze coś takiego istnieje, żeby tutaj wieża weszła na F7, ale wtedy ja gram wieża F8, więc obrona jest. Zawsze też jest ucieczka. Zawsze też jest zasłona w razie czego, więc myślę, że jest dobrze. Tu w ogóle mogę spróbować zaraz zaatakować z szachem. Goniec F4 i hetman G3. Coś takiego mogę zaplanować, ale nie muszę tego robić na siłę. To może być taki plan oczywiście krótkofalowy, jak przeciwnik pozwoli. Nie muszę tego robić teraz też. Ja muszę się zająć bardziej jeszcze wieżą z A8, która musi wejść do akcji albo żeby bronić, albo żeby próbować dalej po prostu atakować. No przeciwnik może spróbować mi tutaj tego pionka zbić. Raczej powinien. Wydaje mi się, że powinien. I wtedy myślę, że po prostu... Tak mi chodzi wieża F8, to jest taka moja pierwsza myśl, żeby zagrać wieżą na F8. I no, przeciwnik musi przede wszystkim pilnować tutaj tego pionka, który jest bardzo zaawansowany. Nie mogę też wymienić, na przykład jakbym ciężkie figury wymienił, to blisko remisu by było, a prawdopodobnie byłby w ogóle remis. Dobra, hetman jednak wrócił. Jednak białe się przestraszyły, jak widać. Teraz może taki ruch? Wiecie co? Zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej i zagramy wieżą na E8. Wzmocnijmy po prostu ciężkie figury, to jest myślę, że dosyć istotne i nawet wymiana hetmanów tutaj istnieje, co? Dobra, to jest podstawka ze strony białych, dlatego że gram szacha, bronię tutaj i biorę pionka i jeszcze tutaj się linia otwiera, więc białe się bardzo pomyliły. Jeszcze mam lepsze posunięcie, goniec na e3, król odchodzi i bije tutaj prawie z matem. Chwila, co jest lepsze? Co jest w tej sytuacji lepsze? Myślę, że... Chwila. Może to nie ma znaczenia ogromnego. Tak, król odchodzi. Tutaj goniec na h3. A z drugiej strony, jak dam szacha, on odejdzie. Zagram tak. Mata wprawdzie nie ma, ale bardzo chytry ruch pod tytułem hetman e8 będzie istniał. Więc tak zrobimy. Hetman e3, szach. W ten sposób zagramy. Może w ogóle goniec byłby lepszy, ale wydaje mi się, że jednak otwarta linia, ojej, patrząc na to, co on zagrał, to raczej, no dobra, zbijamy, czy ja tu coś zdobywam? Nie, no tak nie mogę, zbijam, po prostu zbijam, grożę takim ruchem, w ogóle grożę chyba tutaj, no tak, tutaj powinno być już dobrze, jeszcze wieża H8 istnieje, więc tu jest w ogóle niebezpiecznie. Widzimy, dominacja jednak czarnopolowego gońca zadziałała przeciwko białopolowemu gońcowi. Okej. Wygląda to dobrze. Przeciwnik raczej dobrych posunięć nie ma. Dobra, wieża F3, zgoda, pełna zgoda. Jeszcze jakaś próba tutaj właśnie. Myślę, że hetman po prostu na E1 załatwia sprawę. Hetman nie idzie nigdzie, nie daje mi szacha, nie idzie. Może jeszcze na B3 zagrać, to jest dobry ruch, dlatego że tutaj na F7 jeszcze mogą być jakieś komplikacje, ale chyba dorobienie hetmana jest ok. Chociaż zobaczymy jeszcze, jak tu się schowam. Może po takim ruchu po prostu C4 on bije tu. Tak, myślę, że tak. C4 to jest dobre posunięcie, potem dorabiam po prostu hetmana i grożę matem. A jak da mi szacha jakiegoś tutaj albo tutaj, to po prostu wieża E7. Goniec broni, tutaj hetman będzie groził matem na H1. Tak, po C4 chyba trzeba zwijać manaty. Nie widzę tutaj opcji dla białych, żeby się wybronić. Wieża jeszcze zasłoniła gońca, który ewentualnie mógłby zbić tego pionka, który by się przemienił. Ale chyba... będzie ciężej. Zobaczcie, że jednak już powyżej 1000 ten ranking zdobywać jest trudniej. Dobra, hetman, dorobienie hetmana. Szach, wieża E7, tak jak sobie zaplanowaliśmy. I tutaj grozimy matem. Oczywiście wieża może też zagrać tutaj, dać szacha, ja wybiję i tam może mi skosić jednego hetmana, ale wtedy ja zbijam hetmana na B7. No, taktyka, w każdym razie. Tutaj już taktyka działa zwyczajnie. No tak, zawsze pamiętajmy, niby wygrywamy, już się tutaj nastawiamy, że wygrywamy, ale bezpieczeństwo króla jest bardzo ważne, najważniejsze. Nawet gdy nam się wydaje, że już partia jest wygrana, to pamiętajmy, zawsze przeciwnik gdzieś tam spróbuje nas jeszcze skontratakować. Tutaj białe miały właśnie taką podjętą próbę, ale na szczęście Szachuś tutaj zauważył, co się dzieje i myślę, że białe w tej sytuacji już nie mają żadnej szansy, żeby zagrać dosyć... No nie ma szans po prostu. Tutaj nie widzę nic takiego. Właśnie tempo. To jest ważne, żeby mieć tempo. Hetman miał tutaj opcję, na przykład jakby król stał na G8 i to hetman miałby opcję szacha, jeszcze tam na F8 jakieś opcje, ale cały czas wieża by się zasłaniała w tym wypadku. Tylko tak przy okazji mówię, że istnieją czasami takie opcje, że jednak biały z czegoś robi coś i jakiś wieczny szach może się pojawić, albo jakaś taka opcja, która daje jakiś ratunek. No w tym wypadku chyba tu się nic złego już zadziać nie może. Przeciwnik dalej myśli, 3,5 minuty mu zostało. Przypominam tylko, że gram speedruna do pierwszych 10 porażek. Sam jestem ciekawy... ile ten speedrun potrwa? Może w ogóle kilka miesięcy potrwać, bo ten ranking przy zwycięstwach bardzo wolno rośnie już teraz, a jeszcze jak się zdarzą porażki po drodze, czy remisy chociażby, no to ten ranking nie będzie tak szybko rósł. No ale dobra, to robimy, oczywiście robimy te opcje, robię te opcje dla Was zdecydowanie, żeby zobaczyć i pokomentować ruchy zawodników właśnie na takim rankingu. Myślę, że dużo moich widzów, których pozdrawiam, przy okazji korzystając z chwili, gdy mogę sobie podziamgolić, ma taki ranking właśnie i chętnie pewnie zobaczę, jak sobie radzić tutaj z przeciwnikami i starać się ten ranking oczywiście podwyższać, więc no, przeciwnik myśli, długo myśli już nad posunięciem. Zobaczymy, czy złoży broń, czy jeszcze będzie tutaj myślał nad jakąś opcją. Nie wiem. Zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie. No i czekamy cierpliwie, czekamy cierpliwie. W sumie nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Wszystko, co powiedziałem w tej pozycji, to myślę, że jest jasne. Tu, no właśnie, pomyślał i się poddał. 1164. Na ten moment myślę, że trzecia część speedruna zostanie zakończona. Dzięki serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam.